Cześć wszystkim! No, PON 7, dalszy ciąg tyranii. A właśnie, chciałem zobaczyć jedną rzecz. Jaką mamy reputację u EP? Mamy poziom 4. Tak. To chyba powinno wystarczyć, żeby EP nauczyła nas swojej szkoły magii. Ale... ale tym się zajmiemy później. Dobra, starta gruzu. Przejdźmy. I... co my tu mamy? To się nigdy nie skończy, prawda? Rana wężyka zaprzysiężonych śmieje się ponuro po... co powoduje u niej atak kaszlu. Wylatując z jej ust kropelki krwi plamią policzek mędrca, który ją właśnie opatruje. Przepraszam. Wszystko w porządku. Trochę krwi to nic nadzwyczajnego. Teraz jednak musisz zachować milczenie, żeby mógł się tobą odpowiednio zająć. Nie chcę, żebyś się wykrwawiła. Dziękuję. Doceniam to, że mi pomagasz mimo kłopotów, które na was sprowadziliśmy. Mędrcy nie są tak źli, jak nam wmawiano. Co zamierzasz zrobić? Oboje jesteśmy tu uwięzieni. Po drugiej stronie tej kupy gruzu siedzi chór, a ja zupełnie nie nadaję się do walki. Chyba mamy problem. Przychodzę w imieniu Marika. Już czas. Cieszę się, że to słyszę, ale jak widzisz, mam tu towarzystwo. Ten człowiek pomógł mi, nie żądając niczego w zamian. Ręczę za niego własnym życiem. Nie będzie nam wchodził w drogę. Masz rację. Jeden martwy mędrzec nie zmieni biegu bitwy. Dziękuję. Oznaka litości w tym miejscu to rzecz nieoczekiwana. Nigdzie się teraz nie wybieramy, ale gdy tylko będę gotowa, mogę stąd nas wyprowadzić. Problem stanowi jednak tamta grupa. Już ich nie ma. Droga wolna. Dziękuję. Wyniosę się stąd, kiedy tylko będę w stanie. Okej, dostaliśmy pierścienie. To tak po prostu. Dobra. To wygląda na ostatni element, nie do wiary. Kurwa, zobaczę ci archiwum. Weź się w garść, Lantry. Serce ci zaraz wysiądzie. Symbole na ścianie przesuwają się przed twoimi oczami, to blednąc, to znów pojawiając się. Patrzysz na nie przez dłuższą chwilę, aż w końcu widzisz, jak zaczynają układać się w litery, a litery w zdania. Najpierw prawem jest, iż tylko przed silnymi wolą rozerwał się wrota północy. Druga nadejdzie pasja, która wypełnia południe ogniem i obdarza wiernych sił, swą siłą i życiem. Trzeci z zachodu przyjdzie rozsądek. Okej, czekaj. Czekajcie. Wrota północy, południe, trzeci z zachód. Strzeż się tych, co nadchodzą ze wschodu, bo oni twego upadku w czeluściach piekieł. Niech moc twoja przeciw nim będzie jak kamień. Okej, czyli północ, południe, zachód, wschód. Taka była kombinacja. Okej. A wszystko tutaj. To jest chyba zejście do archiwum. Już to zobaczymy. Okej. No zobaczmy jeszcze to drugie zejście na ten poziom. Może ono coś ciekawego odkryje. No, w rzeczy samej. To jest chyba samo zejście do archiwum. Tak. Dobra. W takim razie... wiecie co, zanim tam zejdziemy... zobaczmy jeszcze tą... zobaczmy jeszcze tamtą jedną ścieżkę tutaj, dokąd ona prowadzi. Dobra, musimy zejść aż na sam początek lokacji. Te mędrcowie najwidoczniej również potrafią się bawić.
Dobra. Szybko przejdziemy z powrotem. I za chwilę pewnie będziemy tutaj wracać, ale... Ale dobra. O! Ibarik zaraz awansuje. Więc pewnie zanim zejdziemy do archiwum, to się wyleczy. Dobra. Chcę zbadać to miejsce całe, zanim zejdziemy do archiwum. Ponieważ nie jestem pewien, na ile ono jest stabilne. I czy jak otworzymy archiwum, to czy cała konstrukcja się nie zawali. Tak. Okej, dobra, weszliśmy tutaj. Co my tutaj mamy? Kaptur zarzewia. Okej, to się może przydać Januszowi. Dziwna formacja skalna. Przyłóż dłoń do skały, aby nauczyć się sigilu ognia. Okej, już mamy sigilu ognia, ale... Fajnie, że można się jeszcze nauczyć, gdyby ktoś go nie umiał do tego momentu. Okej. To nam daje kontrolę ognia plus 10. Czy to jest generalnie upgrade? Nie. Myślę, że kontrola magiczna brzmi fajniej. Okej. Ty. Minus celność, minus odbicie. Chyba pozbędziemy się tego skórzanego hełmu Lantry'ego i również mu zacznijmy dawać hełmy z szat. Okej. A kontrola ognia plus 10. Fajnie, fajnie. Przyda się. Okej. No to wracamy z powrotem. Całą drogę. Okej. Lokacja nie jest duża, więc nie zajmie to długo. Ta cała lokacja również wygląda, jakby ktoś myślał, że będzie można tu... ją przejść skradając się. Tak przynajmniej dla mnie to wyglądało. Ale kompletnie nie wiem, kto i po co miałby to robić. Okej. Co tutaj mamy? A. Jeszcze tutaj jest coś do zbadania. Kwatery. Po prostu więcej zasobów. Okej, spoko. Pewno się nie zmarnują. No i dobra. Zajmijmy się tą grupą ogników tutaj. Zejdźmy może z tej strony, że dzięki temu nie aktywują pułapki. Okej, dobra. Dobra, on jest wrażliwy na zimno. Dobra, świetnie. Okej, ty rzucisz to obszarowe zimno. Świetnie. Teraz rzuć zwykłe. Okej, siła na zwrotkę. Okej, teraz ogień. Nieźle zranili Barika. Zajmijmy się tym, zanim jeszcze coś poważniejszego zrobią. Okej. Ja myślałem, że Barik awansuje tutaj, ale... może jak rozbroimy to pułapki.
Dobra. Nie do końca. Kolejny mędrzec. Tylko ma zniszczoną zbroję. I zwój. Zakurzona wiadomość. Ta wiadomość to odpowiedź zaadresowana do mędrczyni Renaty. Nakazuje jej podjąć ważną decyzję o przyszłości gildii. Mędrców najwyraźniej często używano jako mediatorów między skłóconymi armiami. Nieraz z powodu niechęci grobowego Asha do współpracy z głosami Nerata ze względu na ich przeszłe niesnaski. Okej? Okay. Tylkowy wpis, proces. Okej. Okay. Tak, ciężko już się połapać, które wpisy były, które zostały dodane. Mam dość sterczenia w tym miejscu. Przeczytaj ten wiersz jeszcze raz. Czuję, że teraz się uda. Okej, okay, zobaczmy jeszcze, co tutaj mamy. O, coś mamy. Tajemny zwój. Sigil strefy wpływu. Rażenie używane do tworzenia zakręć, które oddziałują na cele w kolistym obszarze działania. Okej, okay, wiecie co? Zobaczmy, czy coś nowego mamy. Lodowa ziemia. Okej, okay. Tempo pulsowania na 6 sekund. Obszar działania. Czas trwania 12 sekund. Czas odzyskiwania gotowości plus 10% przez... Przypadłość powalenie przez 1,5 sekundy. Tylko tyle, nie zadaje obrażeń. Okej, okay, możemy coś z ogniem zrobić. Sucha ziemia. Zmęczenie przez 14,5 sekundy. Skiwanie gotowości zwiększone o 25%, chyżość zmniejszone o 5%. Ok, może coś ciekawszego będzie. Właśnie, co to robiło? Zapomniałem. Przewodnictwo. Cel sprzymierzeńcy. Emituje sprzymierzeńcy przez 30 sekund. Wiecie co, w sumie to możemy rzucić na... dać Lantriemu. Jemu usuniemy coś z tych zaklęć. Zobaczmy, czego ma najmniej kontroli. Iluzji, siły, wigoru, iluzji ma najmniej. To pozbędziemy się tego czaru iluzji. Tak, a damy mu może to przewodnictwo. Nie, aż to będzie ładny buff, tak myślę. Dobra, dajmy mu siłę. Ochłonięcie. Dobra, zobaczmy, czy coś jeszcze chcielibyśmy dać. Celność mech. Czas trwania bardzo dużo zwiększy. Co to na pewno... Ale to będzie za dużo już wiedzy. Nawet teraz jest dla niego za dużo. Więc sigil siły 1. No i w sumie tyle, co? Czy wolimy sigil siły, czyli troszkę więcej, czy odnowienia? Myślę, że jedna minuta to i tak za dużo na jedną walkę, więc może dajmy, żeby lepiej działał. Coś jeszcze możemy dać? Nie za bardzo, dobra. Szybisz? Zobaczmy, co jeszcze, jakie czary mamy może. Tutaj nie dostaliśmy nic nowego, to też nie... Co to robiło? Nie wrażliwość na powalenie. Ech. Okej. Okay. Tutaj nic nie dostaliśmy. Obrażenia miażdżone tylko. Tutaj... O, dostaliśmy coś. Żywienie ziemi. Maksymum zdrowia przez 10% 45 sekund. Dostawa losowo niekorzystny efekt. Promień 8 metrów. To całkiem sporo. Czas trwania 14 sekund. Bardzo, bardzo mało. Szkoda, że nie leczy nic. Średnio przydatne, bym powiedział. Ta sucha ziemia również. Zmęczenie po prostu. Ech.
To może troszkę ciekawie wygląda, że czas trwania 12 sekund, przez 12 sekund będzie powalało. Okej, coś możemy jeszcze tutaj dać? Zwiększyć czas trwania nie za bardzo. Celność. Te możemy dać celność. Ewentualnie. Nie. Zasięg też jest spoko. Odzyskiwanie gotowości. Może nie. Może dajmy celność. Możemy to dać w miejsce czego? Czego ty masz najmniej kontroli, Januszu? Piorunów masz bardzo mało kontroli. I kamienia również nie za dużo. Więc wykasujmy albo piorun, albo kamień. I to jest petryfikacja przez 18 sekund, co mi się całkiem podoba. To jest ogłuszenie przez 4 sekundy. A obrażenia są bardzo małe z tego, więc myślę, że to usuniemy. Ok. I spróbujmy to wstawić. Taką celność. I to w sumie tyle. Okej. Zobaczymy, na ile się to przyda. No i dobra. Najpierw północ, południe, zachód, wschód. No i jesteśmy w archiwum. Okej, trochę więcej zwojów. Schemat tarczy. Zawiera instrukcję wykonania potężnej tarczy. Badania można przeprowadzić pod warunkiem posiadania wieży biblioteki. Tak, okej, wygląda na to, że bardzo potrzebuję tej biblioteki. Co my tutaj mamy? Tajemny zwój. Sigil bezczasowej postaci 2. Okej, zwiększa czas trwania zaklęcia. Możemy tutaj to załadować? Nie, bo już mamy bezczasowej postaci 3. Okej, dzięki gro. Dzięki. Chociaż mógłbym do czegoś to załadować. To właśnie tą gorszą wersję może się przydać. Tylko póki co i tak wszystkie czary mam prawie na maksimum załadowane. Tak, tutaj. No tutaj mogę ci zmniejszyć czas odnowienia. To się przyda. Dobra. Coś jeszcze mogę podładować? Nie za bardzo. Zatem wszystkie zaklęcia chyba mają prawie maksymalne wypełnienie. Tak, mogę zmniejszyć cooldown, ale nie za dużo. Okej, tobie mógłbym coś dodać, co? Siłę. Tak. Okej, ile to zwiększyło? Chwila, jeszcze raz. 22 do 33. No troszkę. Dobra. No to schodźmy na dół. No i zobaczymy, jakie dadzą nam tu opcje. Jestem bardzo ciekawy. Czy rzeczywiście będziemy musieli wszystko zniszczyć? Zabiliśmy Renatę. Więc... No myślę się, że ona byłaby pewnie potrzebna do wykonania jakiejkolwiek innej ścieżki. Niż zniszczenie tego, ale zobaczymy. Okej. O,
Ciekawe. Tak, cenzorka, tak jak myślałem. Zakładam, że zwyciężysz w naszej grze, ale rozczarowałeś mnie z łatwością, z jaką rozprawiłeś się z moimi ludźmi. Strach przed śmiercią jest wspaniałą motywacją, ale powodowanie śmierci zdaje się motywować cię jeszcze bardziej. I muszę uważnie przyglądać się nowym rekrutom. Na tym jednak kończy się twoje pasmo sukcesów. Twoje zwłoki dołączą do mędrców na ołtarzu. Dosyć zabawne, jeśli o tym pomyśleć. Mogli uratować budynek przed zawaleniem, ale nie zdołali powstrzymać edyktu ani szkarłatnego chóru. Poświęcili się dla kawałka pergaminu, który i tak wpadnie w nasze ręce. Zabawne, kiedy uciekałaś się z płaczem. Myślałam, że to ze strachu. Nie myl ostrożności z tchórzostwem. Łatwiej jest ocenić wroga, jeśli zna się jego możliwości. Najwyraźniej na wiele cię stać, ale zobaczysz, że mnie również. Nie dostaniesz cichego archiwum. Chociaż dziękuję ci za pomoc w otwarciu i przejście i odnalezienie cichego archiwum. To do niczego mi się już nie przydasz. Czas to zakończyć. Dobra. Podejdźmy tu bliżej. Ty lantry rzucisz odnowienie. Okej. Czy chcemy się zająć wszystkimi kimś najpierw? Spróbujmy tego nowego czaru najpierw. Zwrotka może spróbuje przekraść się do ich mędrczyni. Albo nawet do uczniczki. Okej. Okay, rzuciłeś to odnowienie? Rzuciłeś, świetnie. Świetnie. Okej, okay, wszystkich powalił. To może zajmie się najpierw tą krwawiącą, tak dalej. Ty nie rzucaj więzi honoru, tylko po prostu bij. Ty też możesz rzucić obszarowy ogień. Tylko najpierw ustaw się lepiej. Okej. Barik, ty bij się dalej. Okej, okay, ty możesz rzucić siłę na zwrotkę. Chociaż nie, na Barika, bo zwrotka jest za daleko. Okej, okay, dobra. Teraz... zimno. Okej. Okay. Tutaj mędrczyni dosyć szybko padnie. Okej. Świetnie. Ty przesuniesz się tutaj i użyjesz wybuchu. Świetnie. Dobra. Jeszcze ukierunkowana siła. Okej, lantry z czegoś oberwał, ale to już chyba przeszłość. Dobra. Ogłuszenie. Spróbujmy ją jeszcze spetryfikować. Ta, to nie był jej najlepszy dzień. Puf. Ślicznie. Okej. Okay. To była cała cenzorka? Jestem mocno zawiedziony. Bardzo mocno zawiedziony. Myślałem, że to będzie jakaś poważna walka. I zobaczmy, co dropnęła. Wiara cenzorki. Okej. Mniejsze odbicie, mniejsza precyzja, ale odporność na ogień i odzyskiwanie gotowości. Zobaczmy jeszcze, jaką opcję to ma. Okej.
pancerz plus 10 ogień. Przy trafieniu krytycznym bronią cel wróg przeciwko parowanie podpalenie przez 8. Fajnie. Myślę, że to się przyda. Tak, będziemy mieli mniejsze odbicie i precyzję. Ale odzyskiwanie gotowości lepsze i ogień, dobra. To będzie upgrade dla zwrotki. I plus ta opcja z krytykami również brzmi fajnie. Okej, co my tutaj mamy? Buty szkarłatnej Forii. Również upgrade, fajnie. Okej, to je załóż. No i wchodzimy do środka. Zabierz bryłkę obsydianu. Okej. Zobaczymy, do czego nam się przyda. Okej. Kronikarz. Tylko Lantry może tego użyć. Wiedza plus 10, obrona woli plus 10. Okej, to ci się przyda. Dobra, co chcemy usunąć? Tego i tak nigdy nie używam. Więc może to usunę. A plus 10 do wiedzy. Tak, sprawi, że będziemy mogli poupgrade'ować jego czary. Ale to troszkę później. No, co my tutaj mamy? Eliksir zmyślności. Dajmy komukolwiek. Jakąś fajną laskę. Laska godzin. Kontrola piorunów. Okej, to jest artefakt. Kontrola piorunów, więc troszkę słabo. Ale odbicie draśnięć, odbicie trafień plus 50%. Drastycznie spowalnia przeciwników w wyznaczonym obszarze. Efekt ulega wzmocnieniu dzięki rozgłosowi. Okej, weźmy to. Twoja potęga wzrosła. Dobra, to wyrzućmy. Tak. Dobra, zobaczmy, jak to wygląda. Ta nowa zdolność. Raz przed odpoczynkiem. Szkoda, że większość tych zdolności jest tylko... ma ograniczenie przed odpoczynkami. Bardzo ogranicza je ich użycie. A właśnie, jak tam obrażenia na sekundę? Bo nie sprawdziłem. 6,25, czyli troszkę lepsze. Okej. I nasza potęga. Bo już wygląda całkiem sporo. 910. Nie wiem, ile to dokładnie jest, ale mamy zapełnione już więcej paska niż mniej. Okej. Troszkę więcej tych rzeczy. Okej, dobra. Awansujemy może Barika. Dobra. Co ci daje broń jednoręczną? Moc. Moc oraz finezja. Okej, może coś obronnego chcemy ci dać? Może nie. Może dajmy mu po prostu finezję. A potem skupimy się bardziej na mocy. Okej. A coś mówił, że jego pancerz czuje się lżejszy. Przedmiot ten można ulepszyć w kuźni, wieży. Okej, więc będziemy musieli się temu również przyjrzeć, jak będziemy w kuźni. Okej, tak, Barik coś wspomniał, że jego pancerz wydaje się być lżejszy, ale to chyba było tylko takie pitu-pitu. Dobra, co mu damy? Barik po bliscy towarzyszy otrzymują znacznie mniejsze obrażenia. Raz na potyczkę pancerz plus 8 przez 15 sekund. Okej, czuły obrońca, osłona przed obrażeniami przez 60 sekund.
Pancerz plus 4. Przy trafieniu w zwarcie obrażenie 1-7 kłute. Co to robiło? Pancerz plus 2. Okej, to da dodatkowy pancerz. Oraz przy trafieniu w zwarciu zwiększa obrażenia. Okej. No to brzmi fajnie. No to bierzemy. Dobra. W następnym odcinku zobaczymy, co uda nam się wymyśleć z tym zakazanym zwojem i tak dalej. Póki co dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Cześć!